Misja specjalna w RMF FM. Bitwa pod Lenino. Ukryty Katyń. To niekoniecznie musiało być Lenino. Kiedy wczesną jesienią 1943 roku pierwsza Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki wyruszała na wojnę, towarzysze radzieccy zastanawiali się, na który odcinek frontu ją posłać. Padło kilka propozycji. Co byście powiedzieli, generale, gdyby dywizję skierować do uderzenia na Smoleńsk? Pytał generała Berlinga jego zwierzchnik, dowódca frontu zachodniego, generał Wasilij Sokołowski. W tym pytaniu radzieckiego generała zawiera się największa tajemnica bitwy pod Lenino. I jako pierwszy w zaledwie kilka minut musiał ją rozwiązać generał Berling. Lecz Zygmunt Berling nie odpowiedział od razu. Zastanawiał się, do czego zmierza Sokołowski. Przecież obaj dobrze wiedzieli, że niedoświadczona polska dywizja nie jest gotowa do trudnej bitwy o miasto. W końcu zadał sobie pytanie. Czyżby Rosjanie chcieli zniszczyć dywizję już na pierwszej bitwie? Tak, to jego zdaniem było możliwe. Musiał się więc jakoś wyplątać z tej propozycji. Nie mógł jednak powiedzieć wprost nie, bo wtedy Sokołowski poskarży się Stalinowi, że Polacy nie chcą walczyć. I co wtedy? Wrócą do koszar? A może od razu do łagrów? Czy w takim razie musiał się zgodzić? Nie. Nie miał prawa narażać żołnierzy. Postanowił odmówić, ale nie wprost. Polacy tyle razy brali Smoleńsk z zachodu, a teraz historia zrobiła nam figla. No cóż... Nie zaszkodzi raz spróbować od wschodu, zabawny zbieg okoliczności. Pojawił się pomysł wysłania Polaków do ataku na Orsze, ale ktoś przypomniał sobie chorążego Orszańskiego, pisał Berling we wspomnieniach i pomysł upadł. W końcu padło na niewielką wieś Lenino. W czasach I Rzeczypospolitej wieś leżała po litewskiej stronie granicy, należała do Radziwiłłów i nie nazywała się jeszcze Lenino, tylko Romanowo. W 1812 roku w czasie operacji smoleńskiej przychodził tędy korpus księcia Józefa Poniatowskiego. Wtedy też Polacy po raz ostatni zdobywali Smoleńsk od zachodu. Po rewolucji bolszewickiej, mimo że nazwa nie miała nic wspólnego z rosyjską dynastią Romanowych, zdecydowano się zmienić ją na Lenino, tym samym oddając cześć wodzowi rewolucji. Lenino leżało na kierunku uderzenia 33. Armii generała Wasilija Gordowa na froncie o drugorzędnym znaczeniu. I tam na początku października ruszyła pierwsza Dywizja Piechoty. Sformowana w Sielcach wiosną 1943 roku, składała się z Polaków, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wywiezionych do Związku Radzieckiego w latach 1940-41. Niewielu miało wojskowe doświadczenie. Musieli się dopiero nauczyć walczyć. Najpierw na ćwiczeniach, potem w bitwie. Uczyli ich radzieccy instruktorzy i radzieccy oficerowie. Polskich brakowało. Wiadomo, Katyń, Charków, Miednoje. A tych nielicznych, którym udało się przeżyć, zabrał Anders i razem z nim trafili na Bliski Wschód, a potem pod Monte Cassino. Ale nie wszyscy zdążyli do Andersa. Ci, którym przeszkodził los bądź złośliwość władzy radzieckiej, poszli do Berlinga, bo to była dla nich pierwsza szansa powrotu do Polski. Lecz wracać musieli sami, bez żon, matek i dzieci. 2 lata wcześniej do armii Andersa szły całe rodziny, dlatego obok wojskowego wyrósł drugi obóz, cywilny. Tym razem rozkaz mobilizacji wyciągnął z Sybiru tylko nielicznych. Reszta zostawała na miejscu jako zakładnicy lojalności zdani na łaskę i niełaskę radzieckiego sojusznika. To nie byli komuniści. Większa, a na pewno znaczna część żołnierzy nie zapałała nagłym zaufaniem do Związku Radzieckiego. Obowiązkowe obchody rewolucji październikowej czy kwestia interpretacji słów przysięgi na wierność sojusznikowi radzieckiemu wzburzyły Polaków. Odporność na radziecką propagandę nadal stała na wysokim poziomie. I radzieckie naczelne dowództwo doskonale zdawało sobie sprawę z antyradzieckich nastrojów panujących w armii Berlinga. Mówiły o tym raporty nadsyłane przez agentów NKWD i meldunki oficerów ze szkół wojskowych. Polaków wysyłano tam nie tyle na naukę taktyki, ile by poddać ich indoktrynacji. Jak się okazało, poza nielicznymi wyjątkami z mizernym skutkiem. Wobec tego pozbycie się z dywizji niebezpiecznego ideowo elementu było konieczne. Postanowiono jednak zrobić to tak, aby wyjść z operacji z czystymi rękoma. A Berling miał odegrać w tym przedsięwzięciu ważną rolę. Potrzebowano jego zgody, ponieważ zamierzano się za nią schować, kiedy wokół rozbicia dywizji rozpęta się burza. Cóż, my nie naciskaliśmy, padłyby słowa tłumaczenia. To była tylko propozycja, a Berling się na nią zgodził. W tym planie podstawowym punktem było posłanie dywizji na trudny odcinek frontu. Smoleńsk takie kryteria spełniał. Czy spełniało je Lenino? Przed południem 7 października Berling zameldował się u generała Gordowa i akurat trafił na naradę. Gordow nie doceniał siły przeciwnika. Narzekał we wspomnieniach Berling. Podczas gry wojennej, którą przeprowadzono przed bitwą, Gordow traktował wojska niemieckie jak chmurę, z której nie tylko nie biły pioruny, ale nawet nie padał deszcz. A to już było królestwo fantazji i improwizacji. W tej improwizacji pierwsza dywizja piechoty miała uderzać w pierwszym rzucie, mając na obu skrzydłach dwie słabe dywizje sojuszników. Bitwa zaczęła się 12 października o 6 rano. Pierwsza atakowała piechota, po niej pułk czołgów, zalążek brygady pancernej imienia bohaterów Westerplatte. Polacy walczyli do wieczora i wbili się wąskim klinem jakieś 2, może 3 kilometry w głąb obrony niemieckiej. Okazało się, że uderzenie polskiej dywizji było skuteczniejsze niż ataki dwóch sąsiadów. Dywizje radzieckie praktycznie nie zrobiły żadnego postępu. Można powiedzieć, że stały w miejscu, a to znaczyło, że oba skrzydła dywizji były nieosłonięte i narażone na kontratak nieprzyjaciela. Po pierwszym dniu walki uważałem bitwę za przegraną, pisał Berling. W następnym dniu, bez wprowadzenia zasadniczych zmian, mogła być tylko mowa o utrzymaniu zdobytego terenu. Tymczasem rozkaz generała Gordowa wysyłał dywizję do ataku, czego Berling nie mógł zrozumieć. Następnego dnia, 13 października, bitwa rozgorzała na nowo. Znów pierwsza zagrała artyleria. Potem ruszyła piechota i zaledwie kilkanaście czołgów. I natarcie utknęło. O godzinie 10:40 nad polem bitwy pojawiło się 25 samolotów Luftwaffe. Piechota zaległa, tuląc się do ziemi. Bomby, pociski dział oraz prujące powietrze serie karabinów maszynowych skutecznie zgasił zapał żołnierzy wszystkich trzech pułków dywizji. Pod wieczór Berling wydał rozkaz odwrotu. Decyzja wycofania pokaleczonej pierwszej dywizji piechoty z pierwszego rzutu 33 Armii wyszła od generała Gordowa. Berling nie krył gorzkiej satysfakcji. Jeszcze poprzedniego dnia w burzliwej rozmowie z Gordowem zarzucał niewykonywanie rozkazów dowództwa armii przez dwie dywizje radzieckie sąsiadujące z naszą Polską. Gordow bronił swoich generałów. Nie mieli wystarczającego impetu, by ruszyć naprzód. Poza tym wszystkie rozkazy, które dostali ode mnie, wykonali. W kontekście tych słów generała Gordowa Michał Mackiewicz w artykule pod tytułem Lenino z nieludzkiej ziemi w piekło frontu wschodniego zastanawia się, co by się stało, gdyby piechota Berlinga wykonała zadanie i wdarła się daleko w głąb obrony niemieckiej. Z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym niemal z pewnością, uznać należy, iż pierwsza dywizja piechoty zostałaby odcięta i unicestwiona, napisał. Czy taki był ukryty cel towarzyszy radzieckich? Czy bitwa pod Lenino miała spełnić rolę nowego Katynia? Żadne archiwalne dokumenty nie odpowiedzą nam na to pytanie. Przecież, jak wynika z ujawnionej na wstępie rozmowy generałów, winą za tragedię zamierzano obarczyć Berlinga. A jednak w kontekście pierwotnych planów uderzenia na Smoleńsk to tak istotnie wygląda. Czy Berling też miał zginąć? Cóż, dowódcy dywizji rzadko giną w bitwach, chociaż i to się zdarza. Faktem jest natomiast, że Berling nie zdobył sobie miru ani u Wandy Wasilewskiej, ani u innych towarzyszy Związku Patriotów Polskich. Oni nadal uważali go za oficera znienawidzonej, faszystowsko-sanacyjnej II RP. Berling, mówili, wychowany w duchu legionowym I Brygady, nie potrafi, nawet gdyby chciał, przyswoić sobie ideologii komunistycznej. Dlatego patrzono mu na ręce i podejmowano wszelkie próby poddania go cywilnej kontroli ZPP. A w sprzyjającej chwili zdjęto go z dowództwa. Bitwa trwała do 17 października i nie zakończyła się zwycięstwem. Front niemiecki nie został przełamany. Straty polskie sięgały 25% stanu dywizji. Naliczono 510 zabitych, 1176 rannych, 778 wziętych do niewoli i zaginionych. I w tym miejscu dochodzimy do drugiej tajemnicy bitwy pod Lenino. Ilu było dezerterów w grupie tych 778 żołnierzy? Niemieckie raporty wymieniają dokładnie 21 przypadków dezercji. Tymczasem w niewielkiej broszurce wydanej w Warszawie w 1944 roku pod tytułem „Służyłem w dywizji Tadeusza Kościuszki” mowa jest o setkach ludzi. A jednak możemy przeczytać tylko 24 krótkie listy pisane przez synów do rodziców, ojców do dzieci, mężów do żon i braci do sióstr. Co możemy w nich znaleźć? Anonimowy żołnierz oznaczony tylko inicjałami KK pisze: 12 października puszczono naszą dywizję w bój. Długo nie namyślając się, rzuciłem broń i przedostałem się na niemiecką stronę. Czy przejście przez front było aż takie łatwe? Nie. Z grupy 18 potencjalnych dezerterów przez front przeszło zaledwie 2. Skąd te straty? Obstawili nas wojskiem rosyjskim i posłali do natarcia, które było dla nas wielką klęską. Czytamy na następnych stronach. Kiedy Moskale zauważyli, że my się poddawali, to zaczęli strzelać do nas. Albo według relacji innego uciekiniera otworzyli artyleryjski ogień do naszych żołnierzy i większość zabili. Z innych reakcji wiadomo, że tuż przed samymi okopami Niemców Polacy przestawali strzelać, podnosili karabiny do góry bądź rzucali je na ziemię. A potem bywało różnie. Zwykle taki żołnierz ginął, zdarzało się jednak, że brano ich do niewoli. Dopiero później wyjaśniali, że uciekli od Iwana. O tym, skąd wziął się pomysł przejścia na niemiecką stronę, napisał Władysław Worona w liście do rodziców. Na froncie była cisza, aż usłyszałem głos kolegi ze strony Niemiec, który mówił przez mikrofon: „Koledzy, chodźcie tutaj. Niemcy bardzo dobrze się z nami obchodzą”. Najpierw chciał pójść od razu, nocą, ale zrezygnował. Bał się, że Rosjanie go zastrzelą. Postanowił uciec podczas bitwy. Kiedy wrzała bitwa, a pociski latały z każdej strony, kapral Worona znalazł się nieopodal stanowiska nieprzyjaciela. Chciał dojść do ich okopów, ale nie pozwolił mu na to gęsty drut kolczasty. Zobaczyłem niedużą jamkę, usiadłem tam i czekałem. Potem dołączyło do mnie jeszcze 3. Po kilkunastu minutach zaczęli do nas wołać Niemcy. Rzuciliśmy automaty i biegiem do okopów. Inny znów żołnierz napisał krótko: Polacy niedurnie, przychodzili całymi grupami na stronę Niemiec. Bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do tych relacji. Wiadomo, że bitwę pod Lenino wykorzystywały propagandowo 2 strony. Niemcy, świadomi zbliżającej się Armii Czerwonej, zamierzali przede wszystkim nastraszyć bolszewikami Polaków z generalnego gubernatorstwa. Dlatego listy zamieszczone we wspomnianej broszurce opisują przede wszystkim zbrodnie radzieckie. O Lenino jest niewiele, zwykle 1 lub 2 zdania. Natomiast towarzysze z ZPP ogłosili wielkie zwycięstwo, którego jak wiadomo nie było, i znaleźli kilku nowych bohaterów dla bezpieczeństwa martwych. Aniela Krzywoń z batalionu Platerówek zginęła ratując dokumenty sztabowe. Otrzymała tytuł bohatera Związku Radzieckiego. W ataku na pozycje niemieckie zginął kapitan Władysław Wysocki. Pośmiertnie został ogłoszony bohaterem Związku Radzieckiego i otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Ale był jeszcze Juliusz Hibner, weteran wojny domowej w Hiszpanii. Po bitwie przyznano mu Order Lenina i uhonorowano tytułem bohatera Związku Radzieckiego. Nikt jednak na pobojowisku nie odnalazł jego ciała i tak naprawdę nikt nie wiedział, co się z nim stało. Okazało się, że Hibner był ranny w nogi. Przewieziono go do szpitala, długo nikt nie pytał, kim jest. Przeżył, walczył aż do końca wojny i kilka razy był ranny. W PRL-u został generałem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie udało się zniszczyć dywizji w bitwie pod Lenino. Walczyła dalej pod Warszawą o Wał Pomorski i Berlin, czerwona na szczytach, a zwyczajnie Polska wśród szeregowych i podoficerów powinna być traktowana jako symbol tragedii narodu. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.